Dzień dobry Państwu, w naszym studiu sportowy goście, trener Rafał Kuptel. Dzień dobry Panie Trenerze. Witam. Dzień dobry, witam Państwa. Trener Opolskiej Gwardii, ale już wiemy, że trener Opolskiej Gwardii do 30 czerwca, od paru chwil dosłownie wiemy, że e, trenerem opolskiego zespołu e, będzie Pan Bartosz Jurecki. Panie Trenerze, e, prawie dekada z Opolem e, związana, bo to 9 lat. Tutaj pamiętam nasze pierwsze spotkanie wiele lat temu, jeszcze, jeszcze na, e, na Kowalskiej. E, Słowo o tej decyzji? Obopólna, wspólna z klubem, Pana decyzja? Gdzieś obopólna. E, tak gdzieś wyczytałem w mediach, jestem polskim trenerem, który najdłużej pracował w Superlidze. Jest to 9 lat, e, dosyć długi okres. E, przeżyłem tutaj wiele wspaniałych chwil, poznałem dużo e, wspaniałych ludzi. Zrobiliśmy tutaj, utrzymaliśmy zespół na taki mocny zespół ligowy. Mieliśmy super parę, parę wydarzeń sportowych, bo zdobyliśmy brązowy medal. z Polski, graliśmy w Pucharach i to. No, dobre, to to fajne to mecze. To do, ta ta, ta Benfica tak, zawsze będzie mi się dokładnie odwiedziła. No. Przeżyłem tu bardzo fajne chwile i też nam się udało w kobiecie z każdym wygrać. Graliśmy nawet z Jelcy, także... Wspaniałe chwil tu przeżyłem. W pracy tenera jest tak, coś takiego, że. Nie, nie można się przyzwyczajać na wieki. Chociaż Alex Ferguson w piłce nożnej mógł powiedzieć, że chyba się przyzwyczaił na pół wieku. Ale zawsze są gdzieś wyjątki. Ja tym <laughs> <ja laughs> <ten> wyjątkiem <laughs> na razie nie jestem. Panie trenerze, skromny jest Pan, bo dwa razy był Pan wybierany najlepszym trenerem PGE Superligi. Też właśnie to te sukcesy z Gwardią to spowodowały. Dzisiaj wiemy, gdzie jest Gwardia. Na pewno też do końca czerwca, kiedy pan będzie z zespołem, to też będzie zespół, w którym mamy tę mieszankę rutyny, ale tej młodości, którą pan wprowadza. Jest pan tym trenerem, który bardzo stawia na młodych. I tak będzie konsekwentnie do końca pracy tu w Opolu? Tak, no taki mamy taki mam zespół i tutaj e, to nam zdawało, zdawało rolę swoją, że to nam się udawało, że te, ta mieszanka młodości ze z rutynowanymi zawodnikami dawała nam do, 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 dobry flow. Stworzyliśmy naprawdę przez te parę lat ciekawy team. Ja ze swojej strony tutaj mogę powiedzieć, że do końca jestem profesjonalistą, do końca będę dawał siebie 100% i tego samego będę oczekiwał od zespołu. No to po pańskiej pracy to na pewno widać. Myślę, że też powody do zadowolenia, że też pańscy zawodnicy trafiają do reprezentacji. Przecież to nie jest ten najbardziej czołowy klub w Polsce. No teraz też mieliśmy te przypadki Działakiewicz, który chwilę temu przecież był u nas, Andrzej Widomski, który ten pierwszy ślad w reprezentacji zostawia. i przez lata też tak było, że ci zawodnicy jednak też się w kadrze znajdowali. To myślę, że też jest to chyba dla trenera takie zawsze nie, nie, niezwykle ważne. No, na pewno, no, pracuje się po to, żeby się gdzieś tam umożliwić tym młodym chłopakom, szczególnie e, granie na najwyższym poziomie. No, cieszę się, że paru naszych zawodników odeszło i odeszło do dobrych klubów, czy to zagranicznych, czy też w Polsce i, i gdzieś tam mają szansę zagrać. Na wyższym poziomie, a także są reprezentantami i mogą godnie reprezentować naszą reprezentację. To dla mnie jest mhm. naprawdę dużo jakieś takie wyróżnienie. Pamiętanie, że nie bez kozery oczywiście na, na na temat reprezentacji, bo gdzieś szeroko też mówi się o tym, że być może gdzieś przy tej kadrze także pojawiał się będzie Rafał Kupter. Na pewno z, teraz niedzieli się kończymy do świata i po tych Mistrzostwach świata. Ma się zebrać zarząd i przedyskutować, czy przedłużają dalej współpracę z trenerem Rąblem, czy nie. Jeżeli będzie to drugie, nie przedłużają. Będzie konkurs, który na pewno wystartuje, bo jak każdy trener do mnie mam jego marzeniem, celem jest być trenerem pierwszej reprezentacji, mhm. ją poprowadzić i powalczyć o jak najlepsze Sukces. No zwłaszcza, że e, czekamy na te sukcesy między innymi te pańskie 2007 roku, potem e, też i e, trenera e, Bartosza Jureckiego, który tutaj przyjdzie, przecież później mówimy o tych brązowych medalach 2009 i potem 15. E, natomiast e, pan jest też szefem rady trenerów, co się mówi w środowisku trenerskim właśnie jeśli chodzi o kadrę i o ligę, bo był taki moment, że mówiło się o tym, że naprawdę mamy mocny zespół, w sensie e, i reprezentacyjny i mocne zespoły ligowe, które też odgrywały no, dużą rolę w ligi. Widzę mistrzów chociażby. Natomiast teraz mamy regres piłki ręcznej. On zawsze przychodzi, to nie jest tak, że cały czas się idzie na Everest, prawda? Trzeba też zejść. Na pewno przełomowym momentem było 4 lata temu, jak paru zawodników zrezygnowało z reprezentacji, którzy mogli jeszcze grać spokojnie w tej reprezentacji, i, i to spowodowało to, że ci młodzi zawodnicy muszą teraz być pierwszoplanowymi postaciami. Nie są to jeszcze zawodnicy tacy jak, jak na, na, nasza reprezentacja. Na pewno są to chłopacy bardzo utalentowani, na pewno to są chłopacy, którzy mogą walczyć o, o jak najlepsze miejsca na Mistrzostwach Świata czy Europy, ale trzeba jeszcze troszeczkę czasu na to. Pamiętając, że z nowym trenerem łączy Panów to, że raz ten sukces reprezentacyjny, dwa, że z Piotrkowa przychodzili Panowie do, do, do Opola, nie wiem Ale czy, chciałem, czy... chciałem przypomnieć też, że jak ja tu przychodziłem, to też był trener, który przychodził. z Piotrkowa, który, który z Piotrkowa. <laughs> więc nie wiem czy to jakieś jest korelacja opolsko-piotrkowska, ale... G Gdyby pan, no bo będzie pan, tak jak mówił do 30 czerwca przecież z zespołem i walczył jak naj, na najlepsze miejsce w, w Lidze, bo że Opole chce piłki ręcznej, to chyba nie ma wątpliwości. To widać na meczach, to widać po kibicach, to, to widać po tych emocjach, nawet jak e, zespół przegrywa. To co do tego chyba nie ma wątpliwości, że ta tradycja szczypiorniaka jeszcze w Opolu jest po prostu ogromna. Jest ogromno. no Tutaj wiemy dobrze, kto, kto się wychował. Jerzy Klempel, Świętej Pamięci, Piotrek Przybe Przybecki. Także wielu dobrych graczy się wychowało tutaj na Opolszczyźnie i, i wyszło też z Gwardii Opole, Także zależy na tym, żeby tutaj była jak najlepsza piłka ręczna, że na najwyższym poziomie. Z trenerem Jureckim panowie są w kontakcie takim koleżeńskim? Rozumiałe, no, będzie kole, będzie tak, no Trenerem Tren... się bywa. To nie jest mm -hmm. coś przypisane, że dany tener musi być tutaj wiecznie. No. Mm -hmm pełni rozumiem, rozumiem tę decyzję klubu. Z Bartkiem tak samo mnie łączy taka korelacja, tak jak wspomniałem wcześniej, że jestem szefem rady trenerów. Jest w jest mojej radzie trenerów, jest bardzo pomocny, także życzę mu tutaj dobrych, dobrej pracy, żeby jeszcze podwyższył po, po poprzeczkę, tą, którą ja, ja zrobiłem tutaj. No to teraz takie najważniejsze rzeczy związane z zespołem. Kończy się okres sparingowy. Za chwilę reprezentacja, znaczy w ogóle reprezentacje wrócą do meczów ligowych, bo myślimy właśnie o kończących się mistrzostwach. Plany gwardii, a zatem te najbliższe. 18. mecz z Puławami, który będziemy tutaj oglądać w Opolu. No ale teraz te przygotowania kończy się ta seria sparingowa. Tak, jesteśmy. Wczoraj graliśmy ostatni sparing, rozegraliśmy pięć sparingów. Widać też wczoraj właśnie, bo akurat przegraliśmy z Górnikiem, że jesteśmy zmęczeni, teraz zostaliśmy 4 dni wolnego. I od wtorku będziemy się przygotowywać już troszeczkę, żebyśmy załapali świeżość i żebyśmy troszeczkę odetnęli od piłki ręcznej. I w piątek gramy już mecz na wyjeździe z Zagłębiem Lublin. I tutaj mocno się gdzieś tam przygotowujemy, żeby te trzy punkty przywieźć do Opolu. Dobry terminarz, bo za chwilę też Puchar Polski. Chyba też niespodziewanie, co? że Chyba obstawialiście inaczej, że, że jednak nie Tarnów. Ja nie, 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 nie. nie obstawiałem. Jesteśmy na, na, na zmianie terminu, bo miał, miał się rozegrać teraz w środę. Ale wiemy, że już hala jest zajęta, także teraz jesteśmy w trakcie negocjacji terminu kiedy ten mecz pochorowy się odbędzie. No i najważniejsze zadania Panie Trenerze. No każdy marzy o tej oczywiście najwyższej pozycji, ale z, teraz z punktu widzenia trenerskiego, tak jak Pan mówił po, tej, po tych silnych przygotowaniach, coś zmieni się w, jeśli chodzi o zespół gwardyjski? No bo też liczymy na tych zawodników, których no niestety gwardia ma czy miała kontuzjowanych. Będą już dochodzić do gry? W sparingach to po, po, było już było widać, ale jeszcze tym zawodnikom troszeczkę brakuje, bo to były ciężkie kontuzje, tak jak na przykład na no, zubak miał, miał złamaną, po złama, zrywane miał więzadła w kostce i to było od 3 do 5 miesięcy. Chcieliśmy, żeby jak najszybciej wrócił i wrócił szybko, ale jego forma, jego pewność po, 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 poczyniał w grze jest jeszcze taka widać niepewna tak samo Kuba naraz hmm. teraz dołączył od stycznia też potrzebuje czasu i troszeczkę minut na, na boisku. No ale jeszcze będzie paru zawodników brakować nam przede wszystkim Antka Łangowskiego. Antka Łang Łangowskiego tak samo Kucharzyka nam brakuje. Jeszcze takiego trzon nam trochę, trochę będzie brakowało, ale jestem... Oni w tym, są w stanie jeszcze podczas rundy dołączyć do zespołu czy już raczej trzeba myśleć, musi Pan myśleć o innym ustawieniu drużyny? Znaczy cały czas się myślę o ustawieniu, bo wiemy, że nasza, nasza gra jest kontaktowa i różnie się może wydarzyć. Ten ostatni rok to w mojej karierze to nie pamiętam, że było tyle kontuzji. Także trzeba mieć warianty, trzeba mieć po dwóch, trzech zawodników na pozycję i są, są warianty i Obiecuję, że będziemy w każdym meczu walczyć. Panie ten, że to na koniec jeszcze raz wrócę do tych wspomnień Sopola. Jeszcze Pan jest z nami parę miesięcy. Miasto Piłki Ręcznej Festiwalu, czy jeszcze jakieś inne? No bo jest Pan zupełnie z innego rejonu Polski, nie? że tak powiem. I tutaj już tak na dobre się Pan zaasymilował za Polszczyzną. Dokładnie. Tutaj poznałem też swoją miłość, osobę, którą kocham, na której mi bardzo zależy. Ale też poznałem wielu, wielu, wielu ciekawych ludzi. Byłem w różnych miastach, w Gdańsku, w Warszawie, w Płocku, ale tutaj to miasto mi zapadło mocno w serce, i, w sercu i na, pewno, na pewno tutaj gdzieś tam będę wracał i wspominał to mile obojętnie czy na ławce trenerskiej innego zespołu, czy na ławce trenera reprezentacji, czy być może nigdy nie mówi się, że się w przypadku piłki ręcznej nie wchodzi raz jeszcze do, do tej samej wody. Może Anusz kiedyś e, znowu zobaczymy pana na tej trenerskiej ławce, ale widzimy trenera Rafała Kuptela, proszę Państwa, do końca czerwca i na pewno e, wielu z Państwa e, będzie jeszcze chciało zawsze po meczu przybić piątkę, jak to się mówi, e, z trenerem. E, Panie trenerze, to e, dziękuję za to e, spotkanie. Przed nami e, kolejna runda rozgrywek piłkarzy ręcznych, e, na którą Państwa Zapraszamy z poławami, Na pewno zawsze emocjonujący. Na no, trenerowi Kuptelowi życzymy powodzenia teraz na trenerskiej ławce i my na tym, co dalej na tym trenerskim szlaku, tak jak pan mówi, bo jest on zawsze nieodgadniony. Dokładnie. Nie dziękuję, żeby nie, nie zaproszyć. Trener Rafał Kuptel, trenera polskiej gwardii był naszymi Państwa gościem. Dziękuję bardzo, trenarza. Dziękuję bardzo, do widzenia.